prosty przekaz, prosty chłopak, proste serce moje. Co dzień tą prostotą zapełniam zmysły swoje. Nie pieniądze, nie prezenty, nie w pracy pozycja. Często zapominam, co daje radość życia. Ile razy wulkan gniewu gasił promień słońca. Narzekasz? A co ma mówić chłopak z dworca? W deszczu późną wiosną tęcza kolor mieni. Uśmiech twojej matki tak rzadko się go ceni. Pełnia ciepłą nocą i blask księżyca. Zatrzymaj się, zastanów, czego chcesz od życia. Wschody słońca, kiedy sen powieki trzyma. Momenty bezcenne, gdy w komplecie jest rodzina. Widok twej kobiety, kiedy plastik to nie ona. Dużo łatwiej życie płynie, kiedy kocha żona. Człowiek bez swej pasji to jak dom bez właściciela. Niby wokół inni, a samotność mu doskwiera. Piękne chwile na koncertach, gdy membrany krzyki palą. Kiedy jeden człowiek rusza całą salą. Niepotrzebne życie VIP-a i inne wygody. Nie umiesz bez pieniędzy, to spróbuj żyć bez wody. Miej to na uwadze i niech da do myślenia. Trudniej cenić jest człowieka niż po nim wspomnienia. Mam 28 lat, jestem na tą chwilę szczęśliwym mężem, żony mojej Marceliny oraz szczęśliwym ojcem mojego synka, który ma na tą chwilę ponad miesiąc, Aleksandra, który z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Moja ksywa w tym momencie operacyjna, w tym momencie jako tutaj funkcjonuję w tym momencie na kopalni i tutaj na powierzchni, to jest Haier, tak? Wziąłeś to przede wszystkim z tego, że jeżdżąc na walki w tym momencie, w pewnym momencie byliśmy w Niemczech i tam w momencie wypełnienia formularzu na walki trzeba było podać swój pseudonim. Jako tako, że takiego żadnego nie miałem w tym momencie, nie wiedzieliśmy na czym, co na szybko wybrać. Razem z znajomymi, którzy tam ze mną pojechali, w tym momencie Mariusz Maciszewski i Łukaszem Bocackim, stwierdziliśmy, żeby dać temu wyjazdowi taki charakter lekko patriotyczno-regionalny, dlatego że to było w Niemczech. Postanowiliśmy wybrać coś, co będzie wspólnego w tym momencie ze Śląskiem. I tutaj też pracę, jaką wykonuję w tym momencie. A to, że byłem na tą chwilę górnikiem, a górnik ciężko po niemiecku wymówić i też nic nikomu nie mówi, padło właśnie w tym momencie na słowo Haier, który tutaj w Gwarze Śląskie w tym momencie oznacza górnika strzałowego, a tak raczej poza granicami w tym momencie Śląska bardziej się Haiery właśnie kojarzą typowo z górnikami, tak. Wiele osób zadaje sobie pytanie w tym momencie, jak to jest możliwe, że można połączyć w tym momencie coś takiego, jakim jest czynne uprawianie sportu, jeszcze tak ciężkiego, kontuzyjnego, jakim jest MMA. I jak to jest możliwe połączenie w tym momencie z uprawianiem takiego ciężkiego zawodu, jakim jest górnictwo. No i ja na to zawsze opowiadam sobie w taki prosty sposób, że nie ma czegoś bez czegoś, tak? Lata treningów, które w tym momencie poświęciłem swojej młodości na to, żeby przygotować się w jakiś sposób kondycyjnie, atletycznie i wydolnościowo do tego sportu, pomaga mi pracę na dole z racji tego, że jest to dla mnie w tym momencie już lżejsze, nie jest aż takie obciążenie wysiłkowe dla organizmu. No a z drugiej strony w tym momencie praca fizyczna, która jest na kopalni na dole, znowu zastępuje mi poranny trening na siłowni, który właśnie wykonuję tam. Ze śląskich ulic płynie przesłanie, że złamać nas człowiek ty nie jesteś w stanie. Nikt nas nie złamie. Rap nas prowadzi, choć krętą drogą to nikt tu nie straci. Ze śląskich ulic płynie przesłanie, że złamać nas człowiek ty nie jesteś w stanie. Nikt nas nie złamie, rap nas prowadzi, choć kręta droga to nikt tu nie straci. Płynie gadka ściera, w nas rap nie umiera. Tera era rapu ulicznego, nie rozpinaj tego. Nasze ego rap, świat szlak świadomie obrany. Dla dobrych słuchaczy nigdy tempa nie zwalniamy. Teraz my trzeba robić swoje, nawet gdy jest bardzo źle przy swoim zdaniu stoję. Rap, diament, powietrze, zawsze z bitem lepsze. Wiedz, że ja na brak weny nie narzekam. Słowa płyną z serca, rap, który ma przekaz. Temat rzeka, oka, szeroka, cztery świata strony. Dym KNE i głośno biją dzwony, głośno biją dzwony. To dzwony bezimienne, w których duszy bije górnośląskie serce. A jak jadę dalej z tym tematem, od kilku dobrych lat my się zajmujemy rapem. Rap, subkultura, która pokazuje drogę. Na ile jestem w stanie, to ja zawsze ci pomogę. I każdy tak ma pewnie, częściej bywa ciężko. To z życiowych błędów rap powstaje gęsto, często. Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Radziszewski. Znajdujemy się w klubie MMA Sołd Legion Bytom. Wraz z Arturem Kadłubkiem jesteśmy głównymi trenerami tego klubu. Jeżeli chodzi o samo MMA, co tu dużo powiedzieć? Jest to sport jak każdy inny. Nie można na to patrzeć tak, jak traktują to ludzie z zewnątrz, czyli po prostu jako walka w klatce. Jest to sport, który kształtuje charakter, który dużo wnosi do rozwoju człowieka, uczy pokory przede wszystkim, także polecam wszystkim osobom, które chcą spróbować. Trenować MMA naprawdę warto.
Jeżeli chodzi o samą postać Artura Kadubka, który, tak jak powiedziałem, jest tutaj trenerem ze mną w tym klubie, bardzo pozytywny człowiek, bardzo rodzinny człowiek. Ostatnio urodziło mu się dziecko. Gratuluję mu z tego miejsca jeszcze raz serdecznie. Podszedł bardzo poważnie do roli ojca, także zmienił się troszeczkę. Wcześniej gdzieś tam było to życie bardziej rozrywkowe, teraz 100% poświęcenia, 100% rodzina i 100% dziecko przede wszystkim. Jeżeli chodzi o jego karierę MMA, to zaczął naprawdę wcześnie. Jest praktycznie prekursorem tutaj w regionie tego sportu. Bodajże to było w roku 2002. Wygrywał zawody ogólnopolskie, międzynarodowe. Jeździł jako jeden z pierwszych w Polsce na walki zawodowe za granicę. Wygrywał te walki. W chwili obecnej ma już ponad 20 grubo walk zawodowych stoczonych w MMA, także też ma jeden z większych rekordów w Polsce. Bardzo pozytywny człowiek, tak jak powiedziałem, wszystko i dwoma rękami podpisuje się za niego, jeżeli chodzi o osobę, przyjaciela i człowieka. Ta bezimieni N.O.N. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jaki jesteś, taki zostań, to cię nie zabije. Mocniej żyje, szanuj każdą chwilę, to cię wzmocni. Na przekór wyroczy, przekór sądom, ich poglądom. Zobacz, ulice trąbią, ten hejnał na lipie. U brata, co leży w kazamatach, krzyczę. Ludzie, na was liczę, to co moje mocno chwycę. Oddany tej muzyce, zburzenia dziwne jebać, sobą będę. Tej władzy się nie dam, co moje nie oddam. Co cię nie zabije, nawet nie wiesz co cię spotka. Żyjesz jak łeb, tu zeżre cię od środka. Przysięga omerta, dla prawdziwych jest ta zwrotka. Czas stanął w miejscu, nie zostałem sam. Na wojennej ścieżce dobrze wiem o co gram. Inni umywają ręce, rzucili kamuflaż. Dla prawdziwych serce tylko wam mogę zaufać. Ulica patrzy, kto jest kim. Czekam na odwet przyparty do lin. Żyj tak by dumny był z ciebie twój syn. A za słowem twym zawsze szedł czym. Przyjąłem z pokorą los jaki dał Bóg. Przykuty do koja bez sprawnych nóg. Nie jeden wróg już kopał mi grób. Dziś wracam silniejszy zawinąc swój. Tyle lat w grze, nie liczę szmalu z rapu. Wzajemny szacunek wśród dobrych chłopaków. Nie szukam przyjaciół, żyję wśród swojaków. Co cię nie zabiło, to cię wzmocni, brachu. Od niedawna jestem mieszkańcem Piekar Śląskich. Mieszkam w Brzezinach, których tam oczywiście wszystkich znajomych pozdrawiam. Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się, jak miałem 15 lat. Zapisałem się wtedy do Przyjętej Akademii Sztuk Walki, tutaj, która miała swoją filię w Bytomiu. Tam to trwało 2,5 roku. Była to taka bardziej forma zabawy, jakiegoś tam przeżycia czegoś nowego. W tym momencie podjęłam nowej grupie ludzi, w tym momencie szukać jakichś tam swoich zainteresowań. Po tych 2 latach przerzuciłem się w tym momencie na jiu-jitsu w Bytomiu, gdzie to wtedy się nazywało Bytomska Szkoła Jiu-Jitsu, prowadzona przez Grzegorza Skibińskiego. Lubię czuć ten kontakt w tym momencie z matą, w tym momencie męczyć się, w tym momencie w jaki sposób się realizować. No tak jak mówię, każdy tam ma jakieś tam swoje dziedziny w życiu, swoje tak powiem bacykle. W tym momencie mi akurat padło na, to tak się już mówi ładnie, MMA. Jako trener tutaj też drugi w tym momencie w bytomskim klubie Sword Legion, zapraszałbym tak samo w tym momencie młodzież, w tym momencie szczególnie tą trudną młodzież, do tego, żeby zachęcić ją, zainteresować się sportem. W tym momencie doskonale wiemy, że teraz są takie czasy, że młodzi ludzie są niechętni do czegokolwiek, nie za bardzo im się cokolwiek chce robić, jest era komputerów, Facebooków w tym momencie, internetu, nie za bardzo ludzie mają czas w tym momencie, a jest naprawdę fantastyczna przygoda, gdzie młodzi ludzie z problemami w życiu, bez problemów w życiu mogą przyjść, wyładować swoją tą taką negatywną energię w tym momencie, poznawać nowych ludzi, pojeździć na jakieś zawody w tym momencie, podwiedzać inne kraje. Jest naprawdę fantastyczna przygoda i tu z tego miejsca chciałbym w tym momencie wszystkich młodych ludzi, choć nie tylko młodych w tym momencie, ponieważ sekcja, grupa cały czas jest otwarta dla wszystkich, żeby mogli spróbować w tym momencie swoich sił w tym momencie i akurat też zakochać się w tym sporcie, tak jak ja. Jako mieszkaniec Piekar w tym momencie też nie będę ukrywał, że jest to dość ciężki kawałek chleba, tak? Praca w górnictwie to jest jedna, to jest sama w sobie rzecz, jest bardzo ciężka. Treningi, tak jak mówię, dam jakąś tam korzyść finansową, przenoszą, jeżeli chodzi o walki, ale jest to bardzo mało w tym momencie. Z tego miejsca też chciałbym bardzo się zgłosić serdecznie do osób w samorządzie w tym momencie Piekar Śląski z miasta, tym samym prywatnych jakichś inwestorów w tym momencie, ludzi chętnych, żeby chcieli po prostu wspomóc w tym momencie jakąś tam moją karierę. Mam na koncie ponad 20 zawodowych walk. Walczyłem w różnych państwach w tym momencie na świecie. Walczyłem w Gruzji, w Rosji, w Niemczech. Teraz, tutaj długo w marcu w tym momencie mam wyjazd na walkę do Danii. No i nie ukrywam, że
bardzo, bardzo mi to pomogło w mojej karierze, tak? Bo niestety w tym momencie na dłuższą metę jest to ciężkie i bardzo tak naprawdę kontuzjogenne i wyczerpujące, tak? Precyzujcie sobie traktery, to do mezinárodní utkání, prvnume pravé ruce, 26 let, 180 cm a 380 kg. Saldík je hodný po trenerem Márošem Hraniševským, má na svém kontě 21 zápasů, 12 vítězství a 9 porážek. Za Polsko dnes večer Artur Heyer Kandlumek. Jeho soupeř 630 let, 184 cm a 480 kg. Z UFC Hradec Králové pod trenérem Janem Oborníkem má na svém kontě 29 zápasů, 14 vítězství, 1 remíza a 14 porážek. Česká trojka této váhy, Bohumil Hudon! Jak możemy zauważyć, w tej chwili MMA jest jeszcze sportem niszowym. To znaczy, że zawodnicy, którzy nazywają się zawodowcami, poza tym, że trenują, muszą ciężko pracować. Tak samo Artur, wiemy, że pracuje na kopalni, brakuje mu sponsorów, dlatego jeżeli mógłbym prosić, zachęcić wszystkich ludzi, którzy chcieliby mu w jakiś sposób pomóc, to naprawdę warto. Każdy grosz się liczy naprawdę, każdy jakiś rodzaj suplementacji, to nie muszą być koniecznie pieniążki, to może być wymiana barterowa, czyli reklama za towar, za usługę, jakiś salon masażu, może rehabilitacji, to też jest wszystko ważne, to też wszystko kosztuje. Tak jak mówię, sponsorów mało jest w tym sporcie, dlatego zachęcam jeszcze raz do pomocy Arturowi. Z tego miejsca też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całą rodzinę, bliskich, wszystkich znajomych, z ludźmi, którzy są z nami tutaj w tym sporcie już od jakiegoś czasu. W tym momencie wiadomo, na pierwszym miejscu mój syn Aleksander, później żona Marcelina, w tym momencie siostrę chrześniaka, szwagra, tam w tym się sam, tak jak mówię, całą moją rodzinę, wszystkich znajomych w tym momencie, którzy też w tym momencie w jakiś tam sposób nam wspierają, dotychczasowych partnerów firmy Forma. Clinch Bandę w tym momencie całą, wszystkich dobrych chłopaków tutaj z bezimiennych firmie Artvid. Za tam jakieś w tym momencie, dawaj nam w tym momencie szans i nadzieję na lepszą przyszłość. Aha, najważniejsza rzecz w tym momencie, muszę jeszcze podziękować mojemu promotorowi, Łukaszowi Bosackiemu w tym momencie ze Slugfest Management, który jak na tą porę w tym momencie spisuje się fantastycznie i tam próbuje jakoś ten koniec końców uwiązać i daje tam w tym momencie nadziei i perspektywy na jakieś walki na przyszłość. Koniec. Thank you.
piszą. Mięśnie spontanicznie drgają, chcę wybuchnąć. Nerwy nieustannie grają w środku ogień. Choć na zewnątrz się otli, to rośnie. Otwierają wasze drzwi, wyście szansi, czysty umysł i donośny głos spikera. Echo głosu gdzieś odbija, ostatnich słów trenera. Głucha cisza w moich uszach, koncentracji jeszcze łyk. Cień ucieka, światło razi, a trybuny dają ryk. Pewnym krokiem, pewny siebie, z dobrą nutą idę w przód. A jak zawsze niby syty, a wciąż walki czuję głód. Długa droga, choć to metry, ale idę tam, gdzie to. W czterech kątach narożniki, a tam tylko ja i on. Gdy uderzę sierpa powy, będzie jak na żniwach kosa. Z głowy zlecą krople potu, jak poranna rosa. Tu ring, pełen spokój, tutaj jestem jak u siebie. Wiesz jak będzie? Ja nad tobą, ty na glebie, głębia oczu. Patrz, i już jestem bardzo blisko. Damian moje imię, a Jonach to nazwisko. Głośny gong, wiem co robić teraz, mam pieści w górę. No i w końcu sam na sam. Sam na sam. Idź, idź i walcz.